Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Adam Wiśnia Wiśniewski. Adam, co widziałeś w oczach swojego rywala dzisiaj na ważeniu? Zaiskrzyło, jak widać było. No co widziałem? Zawodnik jak zawodnik. Nie będę mówił, że jest wystraszony, bo tak nie jest. Chłopak tutaj tak samo jak i ja przyszedł wygrać, tak więc po prostu głębsze spojrzenie zrobiliśmy. Miałeś okazję zobaczyć go w akcji wcześniej? Nie, nic nie patrzałem, nic nie wiem. Wiem, że trenował jakiś futbol amerykański, tyle o nim wiem. No właśnie, a można się przygotować do takiej walki, nie wiedząc jaki będzie rywal? W ogóle jakiś game plan masz, czy to spontan wejdzie pierwszy cios i pójdzie dalej? Raczej na każdego zawodnika przygotowuję się podobnie, tak więc nic nie zmieniam. Powiedzmy tak, z biegiem lat ta taktyka, którą po prostu sobie wypracowałem, już staram się ją w każdej walce raczej opracowywać. Ciekawi mnie, Adam, skąd te gołe pięści, bo walczyłeś w MMA, w kickboxingu, w tajskim boksie, w końcu gołe pięści, najfajniej się bije na gołe pięści, czy najlepsze pieniądze? To drugie. Znaczy, no, też mi się to podoba, no nie wiem, taki raczej twardy sport, nie? I myślę, że to też o to chodzi, nie? A w tym drugim półfinale Kevin Wiwatowski z Koprem będą walczyć między sobą. Kto twoim zdaniem trafi do finału? Powiem tak, wiem, że i jeden i drugi jest mocny, akurat znam, bo gdzieś tam obserwowałem kiedyś tam po prostu przy okazji, gdzieś tam słyszałem o tych nazwiskach. Wiem, że obydwoje są mocni, ciężko mi tutaj być po prostu sędzią, kto wygra tą walkę, ale naprawdę będzie mocny pojedynek. A jak się przygotowujesz na gołe pięści? Trenujesz w rękawicach czy tylko w owijkach? W rękawicach normalnie. Widziałem cię, jeśli się nie mylę, na gali Hype z Adixem w jego narożniku. Jakbyś mógł powiedzieć, co tam, jak w ogóle się stało, że podjęliście współpracę ze sobą? Jak podjęliśmy współpracę? Poznaliśmy się kiedyś razem z całą tam praktycznie ekipą, powiedzmy, od nich. No i większość z nich u mnie trenuje teraz. Wiedzieli, że ja kupę lat trenuję, że walczę, że biję się, że no, twardy zawodnik jestem i po prostu zapytali się mnie, czy mogą przyjść na treningi. Ja jestem otwarty jak najbardziej, nie patrzę na to, czy to jest youtuber, czy to jest zwykły człowiek. Jestem trenerem też personalnym, tak więc kieruję i kobiety, i mężczyzn, i youtuberów, nieważne. Czyli ty, widzę, jesteś taki otwarty na to, ale jednak większość środowiska dość mocno hejtuje te walki celebrytów. Zaraz, jestem otwarty, ale zależy na co jestem otwarty. Mają swoje gale, mają swój cyrk, niech się tam biją, tak? Ja mam tutaj swój cyrk i w swoim cyrku się biję, nie? I też tak uważam, że jeżeli oni chcą się bić na naszych galach, no to najpierw niech coś pokażą na swoich, tak? A później na innych jakichś sportowych galach, powiedzmy za podobne pieniądze, chociaż jak my mamy. A nie, że oni od razu dostają walkę wieczoru na takiej gali, na której ja krew zostawiłem, pot i łzy. I oni dostają walkę wieczoru i ja jestem jakimś supportem przed kimś takim, nie? No nie, oni muszą najpierw stoczyć kilka pojedynków, pokazać się i wtedy zapraszam, nawet na gołe pięści. A co tam u Adama zabrakło, bo przegrał niestety z Pawłem? 10 kg. Jego przeciwnik był 10 kg cięższy. Adam niepotrzebnie się zgodził na to, bo jakby do mnie był telefon wykonany jako do trenera, to ja bym kazał zbijać, albo bym wziął 30% gaży, nie? A nie było ani tego, nie? To cóż, Adam, z niecierpliwością czekamy na twoją walkę, no i mogę życzyć tylko, żeby bez kontuzji jutro. Dokładnie, dzięki wielkie.